Witam was serdecznie w teleturnieju jeden z pięciu. Moje nazwisko Krzysztof Poczciwy, a są ze mną. Proszę o krótkie przedstawienie postaci. Aniu, trzyma. Skąd jesteś? Co robisz? Czym się zajmujesz? Brody, zajmuję się różnymi rzeczami, przede wszystkim związanymi z motoryzacją. Piotr, miło mi, fascynuję się fotografią, szybkimi samochodami. Mateusz, miło mi, przyjechałem tutaj z Gdańska, fascynuję się żeglarstwem. Nie wiem dlaczego tutaj jestem, ale może sobie poradzę. Ja nazywam się Kasia, jestem z małej wsi i zmusili mnie trochę, żebym tu była, a mam nadzieję, że wszystkich pokonam. Ja natomiast jestem Jakub oraz bardzo lubię puzzle. Zawodnicy zostali wybrani nieprzypadkowo. Przed emisją tego programu zostali starannie wyselekcjonowani przez potężnego włodarza tego właśnie programu. Moi drodzy, mam dla was przygotowanych na początek w pierwszej rundzie 10 pytań. Każdy z was dostanie po 2 pytania i odpowiedzenie tylko na jedno pytanie kwalifikuje was do uczestnictwa w rundzie drugiej. Ale zanim zaczniemy, chciałbym was zaprosić serdecznie do zrzutki. Jest to pomoc dla medyków. Jak wiecie, sytuacja na świecie jest teraz dosyć ciężka, dlatego każda złotówka się liczy. Zbieramy środki właśnie na różne przedmioty potrzebne lekarzom i medykom, takie jak maseczki, no i różne takie rzeczy. W każdym razie w opisie macie link do zrzutki. Cały YouTube się jednoczy. Zbieramy pieniądze na szczytny cel, także jeżeli chcielibyście się dołączyć, to jak najbardziej możecie to zrobić właśnie klikając w link i wpłacając dowolną kwotę. Pamiętajcie, że każdy grosz się liczy. Zachęcam, a ja was w tej chwili zapraszam do oglądania odcineczka. Pozdrawiam. Moi drodzy, pytania są proste, ale są też troszeczkę trudniejsze. W rundzie pierwszej będą troszeczkę łatwiejsze, tak aby każdy miał możliwość przejścia dalej. Proszę państwa, mam pytania z mojej prawej kieszeni. Co oznacza skrót na klapie 4x4? Napęd 4x4. Dobrze, na 4x4. Logo jakiego samochodu przypomina logo Igrzysk Olimpijskich? Audi. Dobrze. Tak. Jeden cal. Ile to centymetrów? Można pomielić się o 0,20. Jeden cal, ile to centymetrów? Tak. 30,48. Bardzo mi przykro, jest to nieprawidłowa odpowiedź. Pomylił pan cal ze 100. Ja nie wiedziałam. Ja nie mam pojęcia. Ale to był mocny odpad w pierwszej rundzie. Ja nie pamiętam. Jakie zwierzę ma w swoim logo Lamborghini? Jest to prawdopodobnie byk. Bardzo dobrze. Jakiego koloru są zabytkowe tablice rejestracyjne? Oczywiście w Polsce. Są one koloru żółtego. Bardzo prawidłowa odpowiedź. Tym sposobem przenosimy się do kolejnej, nie rundy, tylko kolejnej puli 10 pytań. I po tych pytaniach zostaną wyłonione osoby, które uczestniczą w rundzie kolejnej. Podaj, jaka marka ma w swoim logo stojącego na dwóch kopytach konia? Przypominam, że jest to marka luksusowa. Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Jaki kolor tła mają znaki ostrzegawcze? Co informacyjne, zakazujące i ostrzegawcze. Pamiętaj, że pytanie jest o tło. Jakiego koloru jest tło? Żółte. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Też bym tak strzelał, gdybym tak powiedział, to by było takie, okej, nie. Najczęściej świecące się kontrolki. Można czemu? Pytanko brzmi następująco. Tankując samochód z silnikiem benzynowym. Co to są za pytanie? Ile litrów do niego? Inaczej, o zapłonie iskrowym. Jakiego koloru ujrzysz pistoletu tankując paliwo na stacji? Jakiego koloru? To zależy gdzie? W Polsce. Zielony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To było łatwe. Ale to właśnie było. Masz zielony albo czarny. Ale czarny jest diesel. Zielony to jest diesel, a czarny to jest benzyna. Jakiego logo jest to? Znaczy jakiego samochodu jest to logo? Jakie logo? Wydaje mi się, że jest to Subaru. Tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Akurat sobie w tym przypadku masz łatwe pytanko, mianowicie wymień trzy marki samochodów zaczynające się na literę M. Mitsubishi. Maserati. Co? Maserati. 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 Jeszcze... Mazda. Mazda! Dobrze. Mazda! Moi drodzy, przechodzimy do rundy kolejnej. Tutaj pytanka będą już troszeczkę trudniejsze. Dobrą wiadomością jest taka, że wszyscy zawodnicy przeszli do etapu drugiego. Dobrze. Zapomniałem nadmienić.
zwycięzca dzisiejszego programu otrzymuje 100 dolarów. Mam je tutaj. Proszę nie liczyć, proszę mi uwierzyć, że jest 100 dolarów. Jak chcą, to tam dorzucę trochę, jak dostanę go w piłkę. Przelewam. Będzie brakować. Także moi kochani, tym pięknym akcentem przenosimy się do rundy kolejnej. Było. Heliu, zasady rundy drugiej są takie, że zaczyna Heliu. Jeżeli dobrze odpowiesz, wskazujesz osobę, która będzie odpowiadać na kolejne pytania. Każdy z zawodników ma dwie szanse. Wyeliminowanie dwóch szans oczywiście eliminuje zawodnika z dalszej gry. Jeżeli nie odpowiesz, tracisz szansę. Jeżeli zostaną na polu bitwy dwie osoby, przechodzą one do finału, gdzie zmierzą się o główną wygraną. Stopa, ile to centymetrów? Możesz pomyśleć się o 0,30. 30,48. Idealnie. Dobrze, pytanie będzie obrazkowe. Jakiej marki jest to? Jest to marka luksusowa. Bardzo proste pytanie. Jest to marka Bentley. Bardzo dobrze. Bentley. Co, dużo tego tutaj jeździ, dlatego jest to za marka, nie? Pani jest numerem 4. Chcesz wyjmować też na ty? Tak? Kasia, pytanie. Ile koni mechanicznych ma polski maluch? Możesz pomylić się o 10. Myślę, że może to być około 52. Niestety, nie ma 27 koni. 27 koni? Zapytać, ile ma Kasia. Pan z numerem 2. No, też. Proszę rozwinąć skrót MPH. Miles per hour. Bardzo dobrze. Na siebie. Na siebie, dobrze. Na siebie! Odważny zawodnik. A to tak wolno? Pytanie ze znajomości prowadzącego. Jaki laczek jest najlepszy? Najszerszy. Dobrze. Pan z numerem 3. Pan z numerem 3. W którą stronę odwrócony jest kot w logo Peugeot? W lewo czy w prawo? Niestety, tyle. Patrzę do przodu. Ja pojedzie, wygląda. Wiem, że tam jest chyba jakiś kod do znaczku. Pani z numerem 4. Dobrze. Ile jego mość poczciwy krzyku miał samochód? Miał bądź ma, bo to się wiąże ze sobą. Oto, wskazówką będzie to, że BMW E36, które mam na spółce z Karolem, jest również, bierzemy to jako również mój samochód. Można się pomylić o 0. Można się pomylić o 0, jest to dosyć. Więc jego mość. Chyba. Poczciwy Krzysiuś? Ma dwa. Miał dwa. No. Niestety jest to błędne. Miałeś jeszcze oprócz Jeszcze miałeś jakieś wcześniej. Miałeś cztery samochody. Cztery? O nie, na początku był Fiat Stilo, później był Opel. Pamiętam, pokazałeś. Tak, Opel Bertone, tylko że srebrny. Później był niebieski. A na końcu jeszcze ten... Pan Kuba. Pan Kuba. Dobrze. Pan Kuba odpowiada na pytanie, jaka jest długość Road 66, drogi biegnącej przez całe Stany Zjednoczone. Możesz pomylić się o 300 mil. Ona nie biegnie przez całe Stany. Powiedział mi to ten oto młody kolega. Przepraszam. Powiedział on, że leci ona ze słonecznej Kalifornii. Czy to było do Miami? Tam nie. W dół. Nie przez całą, tylko w dół. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ale ona nie jedzie tam? Nie tak idzie? Nie powinniśmy ci mówić, ale... Dobra, nie mam 300 mil. Skąd ja mam tą kurwa biegnąć? 3000 mil. Niestety. Ej, no. 3600. To byś się zmieścił. 2448 mil. Chciałbym powiedzieć o 2400. Piotr Ruch dalej wyznaczał sam. Heniu. Dobrze. Heniu, pytanie dla ciebie. Nardo Grey to popularny szary kolor, znany głównie z używania przez jaką markę? Jest to szary kolor, szary kolor. Używany głównie przez... No niech zgadnę, że to będzie samochód, który tutaj mieliśmy, czyli nie. Nie. Ale ja mam jaki? Marka, to jest marka. A możesz powiedzieć, czy to jest luksusowa, czy nie luksusowa? Jest marka. To... marka robi samochody w różnej gamie. Nie wiem, ale mam iPhone'a w tym kolorze. Nie, no dobra, Space Gray. Jedzie ma Space Gray. No powiedz, jedno. No dobra, no to niech będzie ten Dodge, chociaż już pewnie nie. Niestety. Ja bym tak odpowiedział. Panie Krzysztofie, Audi? Pamiętałem. No i drugie pytanie Audi. Coś mi się wydaje, że Krzysztof chyba jest miłośnikiem Audi. Jaki jest ulubiony samochód znanego polskiego influencera i youtubera Poczciwego Krzycha? To pytanie jest proste. Nissan GT-R. Bardzo dobrze. Bardzo udało się odpowiedzieć na pytanko. Tym sposobem uratowałeś się od odpadnięcia z programu. Uratowałeś się. I też wyznaczasz kolejną osobę, która będzie odpowiadać na pytanko. W takim razie, panie Piotrze, proszę odpowiedzieć, dobrze pan ma szans. Dobra.
Panie Piotrze, jak nazywa się marka samochodu znanego z popularnego filmu Powrót do przeszłości? Przerwane, ale ja wiem. Jak to się nazywało? Jak to się nazywało, nie? Czek, czek, czek. Mam to na końcu języka. Kojarzy mi się z Devolajem, ale... Devolaj. No, wydaje mi się, że czas minął. Nie wiem, Nissan? Nie, Deorean. Teraz ktoś może odpaść. Mateusz, dalej zadajesz, wyznaczasz sobie do pytania, do odpowiedzi na pytanie. Pan Henryk. Ja się chcę pozbyć na Samochody Porsche są produkowane w Niemczech, a konkretnie w jakim mieście? Do wyboru masz Stuttgart albo Monachium? Monachium. Stuttgart! Kolejnego pytania nominuję. Bez problemu, najmniejszego. Jak nazywają się wyścigi samochodowe polegające na wyścigu dwóch pojazdów jednocześnie na określonym odcinku drogi? Drag race. Dobrze! Yeah. Bardzo dobrze! Wiedzą tu ludzie. Kogo wyznaczasz do pytania? Pana z numerem 2. Oznaczenie GTI. Do jakiej marki należy? Często można taki napis spotkać na klapie. Oj, bardzo często można spotkać. Bardzo prosta odpowiedź. Volkswagen. Bardzo dobrze. Pytanie będzie muzyczne. O! Muzyczne pytanie! Dobra. Panie Piotrze, pytanie jest proste. Przedstawiony dźwięk to dźwięk turbosprężarki czy kompresora? Kompresor oczywiście. Bardzo dobrze. A myślałem, że będzie pierdzenie z rury. To co, nominuję pana z numerem 3. Panie Jakubie, jaki kolor samochodu uznawany jest za najszybszy? Proszę państwa, bardzo proste pytanie, jest to kolor czerwony. Bardzo dobrze. Ale pytanie. Pan z numerem 2. Jak potocznie nazywane jest zasiedzenie się dużej ilości kontrolek na desce rozdzielczej? Choinka! Choinka na blacie! Choinka na blacie, ale... Znaczy, w literaturze jest to... zaliczamy obie wersje, tak? Może być choinka, również może być choinka na blacie. Tutaj w razie teraz... nie będę dłużny panu Jakubowi. Poproszę, pan Jakub. No proszę, panie Mateuszu. No i panie Jakubie, tutaj jest pytanie, które odpowie na pytanie, które da nam znać, czy zdał pan prawo jazdy odpowiednio, czy znalazł pan prawo jazdy w poczcie chipsów. O kurczę pieczone. Ile maksymalnie punktów karnych można zdobyć, mając prawo jazdy więcej niż jeden rok? Totalnie nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie dostaję takowych. Wydaje mi się, że jest to coś takiego jak 15. Niestety, bardzo mi przykro. Ile? 24. Ci, co dostają punkty, wiedzą, nie? Bo się orientują, że jeszcze mogą jeździć. Przechodzimy do finału. Finał. Teraz możecie wyznaczać samych siebie albo przeciwnika. Tak. Moi państwo, drodzy mieli, to jest finał, więc mamy tutaj pytania, będą wykorzystywane do wyczerpania. Jest ich tutaj troszeczkę zostało. Za każde dobrze odpowiedziane pytanie dostajecie panowie jeden punkt. Macie panowie po dwie szanse. Jedna szansa to jeden punkt, więc jeżeli zostaną państwo, jeżeli zostaną panom dwie szanse na końcu rozgrywki, oczywiście dodawane są dwa punkty do państwa konta i można odpowiadać na siebie. Czyli jeżeli ktoś chce wygrać, to daje na siebie, odpowiada, wygrywa, nie odpowiada, odpada. Może zagrajcie panowie papierkami nożycy, kto zaczyna. Święty pod ciebie krzyżuje ze mną. Święty pod ciebie krzyżuje ze mną. Krzywu. Czyli zaczynasz pierwszy. W jaki sposób sprawdzić stan oleju w Tesli? Niestety jest to niemożliwe. Na siebie czy na przeciwnika? Na przeciwnika, proszę. Dobrze. Z jakiego kraju słyną samochody takie jak GMC, Cadillac? Oczywiście z Ameryki. Bardzo USA. Bardzo dobrze. Na przeciwnika. Myślę, że tutaj będziemy tak silni. Dobra. Bić. 1-1. Panowie, to wszystko zależy od was. Fiat 126P, to potocznie nazywany? Mam. Dobrze. Kurde, jak mogę dostać to pytanie, co ty lubię? A nie, ile koni ma maluch? Ile koni ma maluch? Ile koni ma maluch? Jako, że woził się ostatnio pan BMW, to zapewne będzie pan wiedział, jakie kolory widnieją w środku w logo BMW. Są to dwa kolory. Na tej szachownicy. Nie.
biały i niebieski. Dobrze, 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 dobrze. Jest nie wiem czemu, ale pomyślałem jakimś czarnym, pomyślałem jakimś czarnym. Bo zmienili logo teraz, jest nawet logo, ale... Znaczy teraz to logo jest takie coś rzeczywiste, no, ale w niektórych wersjach jest czarne. Tak. Galon. Ile to litrów? Ja. Możesz się pomylić tam o, powiedzmy, 0,50. O pół litra. Słaby jestem z jednostek, mieli bym nie wiedział, niczego bym nie wiedział. Ale galon 3 i 3. 3,54? Ja myślałem, że 3,84. A ja też, bo kiedyś było... Serio, tak mi się wydawało, że 3,84. Ale nawet jak 3,84, to i tak się pomylił o 0,4. Ej, ale czemu tu jest jeden galon, to jest 3,78, a ja patrzę na leciego 4,54. I tak, jest to nieprawidłowo. Teraz się skupię, teraz się skupię. Tak? Się nie skupiły. Dobrze, to ja wezmę na siebie teraz, żeby się zrównać punktami. Jakiej marki jest to logo? Ja wiem. Fajnie, że ty wiesz, ale nie do ciebie było pytanie. Maserat. Piotrek, może teraz wykorzystać swoją ostatnią szansę. Oczywiście, na jedną. Oczywiście. Dobra. Jaki jest największy seryjnie montowany silnik w samochodach osobowych? Chodzi o ilość cylindrów. I odpowiedzi są następujące. V12, V16, V18 czy V24. Rozmawialiśmy o tym. Ale wydaje mi się, że nie ma nic tak wielkiego jak V24. Wątpię. 2x12? Raczej nie. Przypomnę. V12, V16, V18, V24. V18 nie ma takiego silnika chyba. Ale V16 jest. Więc jaka jest twoja ostateczna odpowiedź? V16. Bardzo dobrze. V18 było montowane już na przykład w pociągach, w kolejach, albo wyższe silniki nawet w statkach. Trąba. Do czego służy intercooler w samochodach wyposażonych w turbo? Do chłodzenia turbosferze. Chłodzenia? Nie. Inaczej. Czegoś innego. Nie samej turbosprężarki? Co? Nie samej turbosprężarki, tylko czegoś innego. I tak proszę, wiesz co to jest. Ja się świetnie w ogóle nie znam na silniku. W ogóle. Nie, to chłodnica chłodnica silnik. Nie wiem. Jest to chłodnica, dobrze, ale czego? Powiedzieli, że nie jest to chłodnica turbosferzarki. To nie wiem czego może być. Chłodnica powietrza. Chłodnica powietrza. Czyli panowie stracili po jednej szansie. Chciałbym tylko zaznaczyć, że w tym momencie odpowiedź, że źle na pytanie, eliminuje z gry. Żeby uczciwie to na siebie. Właściciele jakiego samochodu na bardzo luksusowego, mogą podziwiać taki widok na masce. A, piękny widok. Jeśli ktokolwiek posiada znaczek Rolls Royce'a. Bardzo dobrze. Piękny. On się chowa tam, jak się go dotknie, nie da się go ukraść. On się automatycznie tak... Nie tak jak kiedyś te Mercedes znaczki, tak się odkręcały, nie? Kradli się kradło. Mateusz. Mateusz, dobrze. Panie Mateuszu, modele DB11, DBS, Vantage. To modele jakiej marki? Aston Martin. Bardzo dobrze. Ty wiesz, któreś jedno. Dobrze. A więc, panie Piotrze, na co w samochodzie pozwala technologia Run Flat? Jest używana w oponach. Tak. Ale to powiedz, proszę. No co ci mówi druga część nazwy? Jakbyś śledził... Flat to powierzchnia, chyba. To jest system jakby... kontroli, przyczepności, nie wiem, trakcji. Niestety. Nie wiem, co to jest. Jest to technologia pozwalająca na jazdę na... Masz mniej powietrza. Tak. Masz mniej powietrza. Flak. Dziękuję. Ja poczciwie krzył był ze mną całą grę. Całą grę był poczciwie krzył ze mną. Troszkę. Słuchaj, zostało motoryzacyjne. Zostało 5 pytań. Dla własnej satysfakcji możesz podwyższyć swój wynik. Do czego używane są opony typu slick? Oczywiście do driftowania. No, niestety. Nie? Nie? Do drag race'u? Do jazdy torowej. Serio? Opony takie nie potrzebują z... bieżnika, więc... Mówiłeś kiedyś, że zostaniesz śliskie coś takiego. Myślałem, że chłopie lata, że nie mogę. Ale dobrze, fajnie. Proszę. Masz studenta. Właśnie straciłeś kolejną szansę, ale... Opadłem. Ale może jeszcze chcesz odpowiedzieć sobie na pytanka? Może ci uda? Pokaż, jakiego typu silniki są montowane w Porsche? Rzędowe, Boxer czy Wankla? No, powiedziałbym Boxer, bo jest pełno Porsche, na którym pisze Boxer. No tak. No dobrze. A czy potrafisz na przykład wymienić co najmniej dwa nazwiska sławnych prowadzących The Grand Tour, a wcześniej Top Gear? Było ich trzech, ale jak mówisz dwa, będzie git. Jest najlepsze to, że to są to jest trzech poprawnych chłopów i, no. I Hammond, jeden? Hammond czy Hammond? Richard Hammond, James May i Jeremy Clarkson. O, Clarkson. Jakbym zastanowił, to bym Clarksona jeszcze powiedział. Która marka ma w swoim logo kota? Jest taka charakterystyczna marka. Jaguar? Tak. I ostatnie pytanie. Samochodem hyperhybrydowym nie jest. LaFerrari Veyron 918, Porsche oczywiście i McLaren 1.
Dla Ferrari, Ferrari oczywiście. Nie jest super hybrydowy. Tak, nie jest hybrydowy. Dla Ferrari. Nie da, nie da odpowiedzi. Ferrari dla Ferrari. Bugatti Veyron. A dał. Porsche 918, 3 McLaren P1. Nie jest. Wydaje mi się, że dla Ferrari nie jest hybrydowy. Dla Ferrari jest hybrydowy. Veyron jako jedyny nie posiada silnika elektrycznego, więc nie jest pojazdem. Jezu, ale to już są takie pytania, że ja nie wiem totalnie po prostu. Mówię sobie jedno z aut, bo mi się wydaje, że może tak jest. Dobrze. Koniec? Moi kochani, wszystkie pytania zostały wyczerpane. Gratuluję. Chodźmy. Trudno zakończyć odcinek. Zostawiam specjalnie trudne. Tak, do ciebie na końcu machamy. $100, nie licz, uwierz, że tu jest tyle. Jest no ba, przejmuje zmianę tytana motoryzacji. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. Także moi kochani, dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Wygranemu jeszcze raz tutaj gromkie gratulacje. Dziękuję. Szufla. Szufla na odległość, albo nie? Dostajemy? Dziękuję za uczestnictwo i ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, wbijać do mnie na Instagram, łapeczkę w górę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia!